Ta partia na szczycie zaczęła się od posunięcia D4, nastąpiło D5 i obrona słowiańska i Monika Soćko zdecydowała się na posunięcie E3, które jeszcze tutaj czarnemu nie daje informacji, czy skoczek będzie ustawiany na F3, czy może najpierw na C3. To są delikatne różnice, ponieważ przykładowo jak skoczek wyjdzie na F3, to można pomyśleć o jakimś związaniu. Więc w partii też elastyczny skoczek F6, no bo z tym skoczkiem nic innego się nie zrobi. Poszło rzeczywiście skoczek F3, goniec wyszedł na F5. Tutaj bardzo ważne, żeby pamiętać o tej sztuczce w obronie słowiańskiej. To znaczy, jeżeli figury są rozwijane w ten sposób, to goniec na F5 nie powinien wychodzić, bo tutaj od razu się robią problemy z punktem D5 i punktem B7 i ciężko jest to wszystko obronić. Natomiast w tej konfiguracji można sobie goniec F5 zagrać, bo jeszcze skoczka na C3 nie ma, więc nie ma tej presji na D5. Teraz już hetman B3 byłoby groźne, ale jest E6 i punkt D5 maksymalnie zabezpieczony. Z jednej strony są plusy, z drugiej minusy, bo teraz za to biały kasuje białopolowego gońca. On nie ma jak się tutaj skryć, bo jak pójdzie na G4, to dostanie F3, goniec H5, nawet G4 w pewnym momencie można wrzucić. Prędzej czy później biały wymusi tę wymianę. W partii goniec E4, no to właśnie F3, goniec się cofnął i teraz biały w dogodnym dla siebie momencie wybije na G6, będzie miał parę gońców, a czarny straci bardzo, bardzo aktywnego gońca białopolowego. W partii agresywne podejście, hetman B3, jest już presja na punkt B7, no więc czarny broni, a jednocześnie zerka tutaj na punkt H2, bo czarny oczywiście ma świadomość, że za chwilę nastąpi wybicie i ta wieża się otworzy. Biały goniec D2, krótka roszada raczej nie ma tutaj zbyt wiele sensu, biorąc pod uwagę, że linia H ma się otworzyć, więc biały sobie szykuje zrobienie długiej roszady. W partii goniec E7 nastąpiło wybicie, po czym przeciwniczka odbiła pionkiem C. Możliwe są też dwa inne odbicia, czyli skoczek bije D5. Wtedy oczywiście wisi skoczek na H4, więc trzeba wybić na G6, długa roszada i biały prędzej czy później zagra E4, zajmie centrum. Pionek H2 na ten moment jest nietykalny, ponieważ jeżeli czarny zdecydowałby się tutaj wybić, no to na koniec wariantu traci na B7 i w ten sposób ten pionek na H2 przez całą partię jest broniony. Jeżeli natomiast pionek E odbije, to wydaje się to być dosyć podobne do odbicia pionkiem C, struktura prawie że identyczna, z tym, że teraz czarny nie ma tutaj żadnego ataku po linii C. Mało tego, biały w którymś momencie może nawet wybić, schować króla na A1, ustawić sobie tutaj wieżę na liniach C i B i polecieć B4, B5, atakować tutaj na punkt C6. Więc rzeczywiście tutaj wybicie pionkiem C jest najlepszym podejściem, w ten sposób czarny ma elegancki pole dla skoczka, a też czarny może pomyśleć o jakimś ataku po linii C. I w partii teraz nastąpiło wybicie, długa roszada A6, oczywiście pionek cały czas nietykalny, bo tutaj podwisa na B7. Biały król B1 i na piechotę została zrobiona taka krótka roszada z tej długiej roszady, ponieważ oczywiście linia C jest jedyną otwartą linią w pozycji, więc biały absolutnie koniecznie musi z tej linii skorzystać, tym bardziej, że hetman już wjechał agresywnie na B3, więc dobrze jest ten atak na skrzydle hetmańskim, tą presję na pozycję czarnego rozwijać. I w partii skoczek D7 biały rozwinął sobie gońca, wieża C8 i teraz mi się podoba bardzo logiczne posunięcie skoczek E2. Zobaczcie, jak pięknie tutaj figury białego współpracują. W ten sposób punkt D4 jest zabezpieczony, więc skoczek już tutaj nie atakuje i biały może w którymś momencie pomyśleć o zagraniu E4. A dodatkowo oczywiście ta wieża teraz aktywnie działa, no i też gońce się czają, więc jakieś tutaj ofiary mogą się pojawić, punkt C6 już trzeszczy. A zawodniczka grająca czarnymi tutaj dolewa oliwy do ognia, bo wręcz sama tutaj rusza z atakiem na skrzydle hetmańskim. No to pani Monika A4,
natychmiastowo rozbija te pionki, po czym poszło bicie na A4. Właściwie nic mądrzejszego nie ma. Jeżeli nastąpiłoby przepchnięcie, to oczywiście leci teraz pionek na A6 i to nie ma prawa być dobre, a jeżeli czarny nic nie zrobi, no to biały po prostu ciachnie pionka za darmo, więc wybić trzeba. Hetman odbił, w partii skoczek B6 i została tutaj ofiara pionka przyjęta. Wieża A8, hetman B5, król D7 w ogóle. Trzeba było tego skoczka zabezpieczyć. I tutaj jest pionek do przodu dla białego, ale jednak łatwo sobie wyobrazić, że tutaj za chwilę pojawi się jakiś przepotężny atak na białego króla. Ale jak to oczywiście stare porzekadło szachowe głosi, najlepszą obroną jest atak, więc wieża C3. Brutalne, proste, a skuteczne. Za chwilę wejdzie wieża C1 i wtedy to już punktu C6 absolutnie nie ma jak bronić. I w partii poszło skoczek A4. Takim też dobrym podejściem w tej pozycji dla czarnego byłoby posunięcie wieża C8. Wygląda to dosyć pasywnie, natomiast tak naprawdę ten ruch jest bardzo złośliwy. Ponieważ teraz, jak biały realizuje swój plan, no ciężko wskazać coś innego, to hetman olewa obronę na C6, a wkracza na A7. I oczywiście można tutaj zbić, ale jest szachulec, król C2, szachulec, król D1 i to nie jest koniec forsownego wariantu, ponieważ oczywiście teraz punkt C6 znowu strzeszczy, więc trzeba zagrać skoczek C4, żeby zablokować. No i teraz bicie D5, znowu jedyne posunięcie, bo inaczej jest strata na C6 i wchodzi skoczek D4, po czym przechodzimy do takiej równej końcówki, w której jeszcze tutaj biały może posmyrać na punkcie C4, ale przy precyzyjnej grze czarnego powinno się to zakończyć remisem. Więc tak jak widzicie, ocena komputerowa może być bardzo myląca dla kibiców, którzy się tak nie wgryzają w to, co się dzieje na szachownicy. Ponieważ tutaj no, komputer ci powie, że jest równa, może troszeczkę lepsza białego, ale prawda jest taka, że czarny ma tutaj duże, duże problemy z praktycznego punktu widzenia, bo komputer sobie tego typu warianty o tako policzy. A człowiekowi jest bardzo, bardzo ciężko, tym bardziej, że ma ograniczony czas do namysłu. I w partii poszło skoczek A4, co jest dobrym posunięciem, to wieża z H na C8 wydaje mi się takie bardziej forsowne, ale skoczek A4 też jest ok. I teraz nastąpiła piękna ofiara jakości. Wieża bije C6, hetman bije C6, wieża C1. Jest związanie, więc jedyna opcja, żeby nie stracić hetmana, to bicie na B5. Szach, król musi odejść. Na D6 oczywiście bić nie można, bo król jest teraz w potrzasku, więc trzeba król D8. I teraz piękne posunięcie, wieża C6. O co tutaj chodzi? Po co ta wieża tutaj poszła? Otóż zauważcie, że teraz ten skoczek jest ograniczony. Ten skoczek absolutnie nie ma gdzie uciekać i teraz grozi posunięcie B3. I teraz uwierzcie lub nie, ale jeszcze czarny może się uratować. W partii zawodniczka grająca czarnymi popełniła błąd, bijąc na H2 i nastąpiło posunięcie B3, 26. posunięcie B3 i ta pozycja jest, zależnie od tego co czarny zagra, albo z przyjemną przewagą białego, albo kompletnie wygrana. I w tym 26. posunięciu skończyło się przygotowanie arcymistrza Moniki Soćko. Do tego momentu pani Monika grała od ręki z głowy, to wszystko było przeanalizowane w domu. Łatwo to rozpoznać, bo widać ile czasu zużyła, to znaczy do tego momentu w ogóle nie zużyła czasu, tylko wszystkie ruchy wykonywała praktycznie bez zastanowienia, a przeciwniczka już w tym momencie prawie cały swój czas dostępny do namysłu zużyła, więc tutaj wpadła w przygotowanie. Trzeba jej oddać, że naprawdę świetnie się broniła. No znaleźć 24 perfekcyjne ruchy po pierwszej linii komputera, no to też trzeba rzeczywiście te szachy ogarniać. No ale jednak no, 24 ruchy to już ciężko znaleźć, a jeszcze 26 no to już w ogóle wyczyn. No i w końcu
w końcu przeciwniczka się wysypała. No więc zanim sobie zobaczymy, co w partii się zadziało, to zobaczmy sobie ten moment. Tutaj należało się pogodzić z tym, że tego skoczka się nie da uratować. Trzeba było po prostu grzecznie go oddać za piona i wieża bije H2. I teraz pionka G2 bądź pionka F3, no jeżeli jakieś G4 nastąpi, któregoś tutaj pionka jeszcze czarny skubnie, więc będzie sytuacja, gdzie czarny ma dwa pionki oraz wieżę przeciwko dwóm lekkim figurom. Ogólnie białemu łatwiej będzie manewrować w takiej sytuacji. To znaczy biały sobie zagra e4, zaktywizuje gońca, ale jednak ta wieża na g2 jest bardzo aktywna, są możliwości g5, g4, ta wieża też całkiem nieźle sobie radzi, więc tutaj ciągle jakieś związania mogą się pojawić, póki co goniec pilnuje, więc ogólnie rzecz ujmując, czarny ma swoje możliwości, partia oczywiście toczy się dalej, pozycja jest ciągle złożona, ale jednak obiektywnie w równowadze. Natomiast w partii wyszło to samo, to znaczy czarny traci tego skoczka, ale w dużo gorszej sytuacji, ponieważ biały zostaje z wolnym pionkiem. I teraz ostatnia deska ratunku to skoczek B2 i teraz bicie na G2, ponieważ ten pionek no, będzie miał problem, żeby maszerować do pola przemiany, jest daleko od pola przemiany, no i też jest bliżej króla, więc ewentualnie król czarnego będzie miał łatwiej podejść, żeby tego pionka blokować. I to jest przewaga białego, taka solidna, ale jeszcze walka toczy się dalej. Natomiast tak jak w partii poszło wieża bije G2, to jest już po prostu kompletnie przegrana pozycja, ponieważ pionek na linii A bardzo łatwo maszeruje. A5, A6, goniec A5 i tutaj już w ogóle motywy matowe się pojawiają, a ten pionek bez większych problemów już jest na szóstej linii. Więc łatwo sobie wyobrazić, że tam prędzej czy później goniec podejdzie do pomocy, ten pionek dojedzie do A7, goniec C6 i pozamiata. A w partii w ogóle poszło wieża B8, to jest taki już końcowy błąd w i tak beznadziejnej pozycji, ponieważ tutaj biały matuje. Nastąpił szach, nastąpił tutaj szach, król odchodzi, szach, król odchodzi, szach i tutaj nastąpiło poddanie się, ponieważ jedyne wieża B6, następuje goniec bije B6, z oczywiście matem. Także tutaj Monika Soczko naprawdę wykazała się fenomenalnym przygotowaniem debiutowym. No i teraz zobaczmy, jak wyglądają wyniki. Partia, którą wam zaprezentowałem, pochodzi z 8 rundy, więc tutaj turniej wkracza w już decydującą fazę i Monika Soczko grała tę partię na pierwszej szachownicy, mając 6 punktów. Przeciwniczka też była liderką z 6 punktami na koncie, więc ekstremalnie ważne zwycięstwo. Tak jak widzicie, świetnie też radzi sobie Aleksandra Malcewskaja. Aktualnie grała na drugiej desce, no niestety tutaj nastąpiła porażka. I teraz jak zobaczymy sobie wyniki, to tu Monika Soczko jest na pierwszym miejscu, 7 punktów z 8 partii, także świetny, świetny wynik. Zaledwie 2 remisy jej zostały urwane. Tak to wszystkie partie jedna za drugą wygrywa. Jakaś druga zawodniczka WGM ma 6,5, a później peleton 6 punktów i dalszy peleton 5,5, więc tutaj oczywiście wszystko się jeszcze może wydarzyć. Jeszcze zostały 3 rundy do końca. Dzisiaj o 15 Monika Soczko walczy czarnymi z zawodniczką, która ma 6 punktów, a to w takim razie ona grała już z tą Gevorgyan, musiała grać w takim razie. Tak, zremisowała z tą zawodniczką z drugiego miejsca i teraz zobaczcie tutaj dużo z Azerbejdżanu zawodniczek. Oczywiście Polek, tutaj możemy sobie zaznaczyć, Polek gra bardzo dużo w tym turnieju, ponieważ turniej jest rozgrywany za miedzą w czeskiej Pradze, także łatwo można się tam wybrać. Tutaj Marcinczyk Łodzika, zobaczcie, 130 punktów rankingowych na plus już. No dobra, także cóż, drodzy widzowie, chyba pozostaje mi powiedzieć, że trzymamy kciuki. Naprawdę medal jest na wyciągnięcie ręki. Oczywiście jeszcze trzeba się wykazać, jeszcze te 3 najważniejsze rundy trzeba tam wypunktować.
żeby ten medal uzyskać, ale pani Monika jest oczywiście w aktualnie świetnej sytuacji, no i też 20 punktów rankingowych na plus. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ w pewnym momencie pani Monika już zleciała na takie tam 2380, poniżej 2400 już zleciała, a tutaj te wszystkie straty odrobiła i to już będzie jakieś 2440, także całkiem solidny ranking. Dobrze, więc wobec tego na dzisiaj to podsumowanie sobie na tym zakończymy. Więc oczywiście zostaw komentarz, trzymam kciuki i trzymamy kciuki za panią Monikę, żeby z medalem z tejże Pragi wróciła. Także cóż, dzięki za uwagę, drodzy widzowie. Widzimy się w kolejnym podsumowaniu. Także pa, pa.